I witam was wszystkich bardzo serdecznie, Frodo z tej strony. Oto kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resurrection, powrót Czarnego Smoka przed wami. Słuchajcie, porwali nam rycerza Gału i teraz musimy wybrać bohatera i pomóc naszemu Gału, uwolnić go w każdym razie. Ja sobie oczywiście wybiorę Daigo, bo najlepiej mi się nią grało. No i tutaj to będzie, słuchajcie, jazda. To taka dość ciężka. Przeciwnicy są naprawdę wymagający tutaj w tym etapie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, czy dotrę w ogóle do Gału. Bo o ile pamiętam, ten etap jest podzielony właśnie. Najpierw gramy właśnie tutaj do wyboru Daigo albo Domenico. A później, słuchajcie, sterujemy właśnie Gału, jak już go uwolnimy z tego więzienia. Dobra, mamy jakiegoś przeciwnika nowego. Na razie jest ok, niewolnik, tak? Zobaczymy. Do Gału, słuchajcie, to jest bardzo długa droga. Dobra, dostaliśmy klucz od niego. Wow, tam mamy jakąś... Nie mogę wam pokazać, ale jakaś arena tam jest na dole. Spoko. I mamy klucz. Pewnie tutaj do tych drzwi. O, jesteśmy z drugiej strony tej areny. Dobra. Nie przesadzaj. Schodzimy na dół. Na razie wiecie, na razie jest ok. Teraz gdzie tu pójść? Aha, tutaj mamy drzwi, które musimy... Pewnie klucz gdzieś, dobra. Kluczyk, tak? Tu nie ma nic. Jakiś dead end. Tutaj, o matko, kolejne drzwi. I zejście na dół. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Ale tutaj jest jeszcze najemnik, słuchajcie. I ten najemnik jest... No, on już jest trudniejszy. Gdzie on jest? Że tak spytam. Zobaczył mnie i co? To by było na tyle... A, tu jesteś. No to chodź. Kurde, bo nie chcę ich dwóch. Wiecie, o co chodzi. Dobra, idzie. Nie zdążyłem się przygotować do walki. Dobra, pierwszy jest niewolnik. Wcale nie taki głupi. W ogóle swoją drogą, czemu niewolnik chce mnie tutaj atakować? Widzicie? Ciężko, kurczę, go trafić. Ani razu mi się to nie udaje. Dobra, udało się. Raz. Tylko że on mnie trzy razy. Dobra, jeszcze z dwa razy i... Dobra, i tamten tutaj, słuchajcie, najemnik, tak? Skubaniec. No tak, on jest zdecydowanie mocniejszy. Więcej życia ma. O ile pamiętam, w tym levelu też jest bardzo mało życia, więc to też nie jest tak, słuchajcie, hop-siup. Dobra, mamy tutaj kolejnego, widzę, niewolnika, tak? Dobra, zawalczmy. Kurczę, nie mogę, no właśnie, dosięgnąć go, wiecie, o co chodzi. No dawaj. Jeszcze z dwa razy i po krzyku. Widzę, że tutaj jest jakaś woda. Dobra, tego poczęstujemy kulką. A widzicie, nawet... Chociaż nie, no połowę... Ach, źle zrobiłem.
Połowę mu zeszło. Dobra, mam tam życie, więc troszkę mi to pomoże. Chyba, że zginę. No właśnie. Za bardzo się, słuchajcie, spieszę. Nie chciałbym... Dobra, mam klucz, ale... Kurde, bardzo mało życia. Nie chcę tutaj tracić, słuchajcie. Najgorsze, co może być. Patrzcie, ile ich jest tutaj. Aż 3. Dobra, może tego poczęstujemy kulką. Bo ten jest trudniejszy. Tamten mnie zauważy zaraz. Dobra, padł. To chodź tu. Niewolnik mnie zauważył. Ten chcę, żeby mnie zauważył. Właśnie. No. To nie było fajne. Dobra. Chciałem w sumie tamtego trafić. Tutaj mamy 2, tak? Jakby się tak naładowało więcej, to bym... Posłał mu kulkę. Dobra, padł. Ile mu tam zabrało? Niewiele, nie? No, dobra. To teraz tak. Poradzę sobie tutaj z tym niewolnikiem. Chodź tutaj. Kurde, no. W ogóle ona nie potrafi tak, wiecie, sięgnąć. 2-3 razy max, więcej nie ma sensu tutaj na niego się rzucać. Spróbujemy jeszcze kulkę posłać. Dobra, i zdobyliśmy jakiś klucz, tak? O, tu są życia w ogóle. Bardzo dobrze. Tam widziałem i z drugiej strony też jest. Tutaj będziemy potrzebować też klucza. O, dobrze jest. Tak, bo to nie do tego. Tak, potrzebujemy innego klucza, okej. Szkoda, że te buteleczki właśnie nie pojawiają się tutaj ponownie. Niedobrze. To był klucz. Tutaj w sumie są podwójne drzwi, więc też... Ach, ty tutaj jesteś. To nie wiedziałem, kolego, że mnie tutaj zaskoczysz. Najemnik, tak? Nie wiem, czy będzie jeszcze jakaś inna forma przeciwnika tutaj. Czy tylko niewolnicy i najemnicy. Dobra. I to są te drzwi? Nie, jeszcze inne. Ja pierdzielę. Żebym ja tylko spamiętał. Tutaj są drzwi. Co ona robi? Czekajcie, bo... Coś tak dziwnie się ustawiło. Czemu tak? Tutaj, słuchajcie, kolejne. I to, i też potrzebuję klucza? Nie, tutaj akurat to jest tylko tekstura. Dobrze. Oj, niewolnik, tak? No właśnie, słuchajcie, zanim ona się ustawi, to mnie tutaj zdąży on dziabnąć. I to mi się nie podoba. Ciekawe, czy ten czasem nie będzie miał klucza. Swoją drogą, bardzo ciekawe, że niewolnik ma klucz. Masz klucz. I to jest chyba ten klucz do tych drzwi. O kurde, serio? Dobra, chociaż tyle, nie?
Skąd on się tu w ogóle wziął? Oczyściłem sobie drogę, a jednak się pojawi. Czyli pewnie jeszcze jakiś będzie. Czekajcie, zrobimy coś takiego. No właśnie, jest to. To nawet nie wiem, czy dwóch. Jakbym tak posłał kulkę, to by było dobrze. Tylko tutaj mam nadzieję, że nie będzie nikogo. Dobra, idzie. Dawaj, masz tutaj. Nie zejdzie mu całość, ale zawsze to go osłabię, nie? Do połowy. Kilka ciosów i wiecie, o co chodzi. Pięknie. Zastanawiam się właśnie, jakby tutaj, ale widzę ten sufit tutaj, no nie jest ciekawy, nie jest równy, więc podejrzewam, że jakbyśmy grali tutaj do Moniko, to nie wiem, czy to by przeszło. A to nie ten klucz. To co ja mam za klucz? Kurde, ale błądzenie, co? Były jeszcze jakieś tam drzwi? Tutaj? Aha, te! No dobra. Przydałoby się jakieś życie. Co my tu mamy? Tu widzę, że nikogo. O, życie. Tak jak wspomniałem, bardzo rzadko, ale jednak się tam od czasu do czasu pojawia. Dobra, tu nie ma nikogo. Na górze? Muszę wejść, żeby się przekonać. Dobra, tutaj mam życie, ale sobie na razie je zostawię, bo nie mam na tyle, wiecie, żeby potrzeby takiej, żeby to wykorzystać. Spróbujemy walnąć go kulką. Dobra, udało się. Fajnie by było jeszcze sobie naładować i tamtego. Się nie spieszyć. W sumie ładnie, do połowy zeszło, a nie było naładowane do końca. Przecież to? Jeszcze jest za wcześnie, słuchajcie. Powinni postarać się też jeszcze buteleczki z maną, żeby sobie szybciej manę zregenerować. Dobra, niewiele mu zostało, więc może podejdźmy już i wykończmy go tak na piechotę. Okej. No i któryś tutaj z tych cel, słuchajcie, jest nasz gał, ale on to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tutaj będziemy musieli się troszkę pomęczyć. Tam mamy na górze niewolnika. No to dobra, to może ja tak o podejdę do niego. Prawie połowę zeszło mu, jak znienacka go tak zaskoczę. Czy on będzie miał klucz, czy co? Zapomniałem, że mam jeszcze ten szybki cios. O, ten przyszedł. Niedobrze. Dobra, ale się pozbyłem go. Może z jednym to jeszcze mogę tutaj zawalczyć. Ale ładnie poszło, co? Szybkie combo. Zaskoczyłem go po prostu. Dobra, dostaliśmy jakiś klucz. Teraz pytanie, do jakiej celi, jak tutaj jest tyle tych cel. Tu? Dobra, i niewolnik. To ja cię tutaj próbuję uwolnić, a ty mnie kijem? Dobra, dostał też z zaskoczenia. I zostawił nam klucz. Właśnie na tym to wszystko polega tutaj, że zbieramy klucz. Szukamy do niego wejścia i to by było na tyle. Teraz pytanie, gdzie? Tu? Nie, potrzebujemy tutaj takiego czerwonego. Dobra, to może gdzieś na dole.
Tam też była taka cela. O, tu. Dobra. O, kurde. To teraz dałem czadu. Niedobrze. Niedobrze, bo... Znaczy ten jeden to widzę, że... Ten jeden został tam w tej celi. Więc tyle dobrze. Kurde, widzicie? No nawet jakoś idzie, co? Już się bałem, że mnie tutaj mocno zaskoczą. Tam mam jeszcze życie, więc może sobie je od razu zabiorę. Zaskoczyli mnie, słuchajcie. Nie widziałem, że oni tu są. Chodź jeszcze ty. Pewnie masz klucz. Szkoda właśnie, że jak leży, to nie można go kasować. Dobra, i on ma ten czerwony klucz. Ok. Czyli już wiem mniej więcej, gdzie go użyć. Tutaj, tak? Ojej, źle zrobiłem. Kurde, mamy tam kolejnego, więc bardzo prawdopodobne, że on tutaj mi przyjdzie i mnie zauważy. A jednak wolałbym tamtemu, o jak pójdzie, posłać kulkę. Jakoś dla mnie to byłoby bezpieczniejsze. O kurde, zauważył mnie. No, ładnie poszło, co? No, już nie ładnie. Bo chciałbym szybko. Dobra. Klucza nie zostawił. I tutaj nie ma żadnych, widzę, drzwi. Słyszę tylko jakąś wodę, jak zwykle głośno. Z tym dźwiękiem w tej grze to trochę tak jest. Dobra, zwabimy sobie pierwszego tutaj. Chodź na tu. Nie będę z nimi walczył wszystkimi. Bo już widzę, że ich tam jest trochę. Na pewno dwóch już widzę na dole. Dobra. To może... Zejdę tu. Pod schodami na szczęście nie ma nikogo. Teraz przydałoby się posłać mu kulkę. Ładnie, ładnie. I tutaj my się chowają w tych wnękach, wiecie? To mnie niepokoi. O, tu mamy życie, bardzo dobrze. Został nam jeszcze tu jeden. Może zabiorę sobie jedno. No chodź. Skubaniec. Podejrzewam, że ma klucz. Dobrze, i teraz tak, klucz. Pytanie, gdzie? Tu nie przejdę. Chyba tutaj. Dobra, to zabiorę sobie od razu te życie. Mamy na full. Tutaj. Wejście na górę i tu. O kurde. Oj, shit. Dwóch ich tutaj. Niedobrze. Czekajcie, bo on się zakopał, więc może zrobimy go tak. Thank you.
Aj. Słyszę jakąś wodę, więc pewnie będzie mnie tutaj przegłuszać. Nie mogę tego przyciszyć. Okej. Okay. Teraz słuchajcie, pytanie, bo nie wiem, gdzie mam pójść. Czy tu? No tutaj mamy też przejście, prawda? Tutaj też są jakieś drzwi. Ale nie potrzebujemy klucza. A tu? Aha, to nie jest czasem taki... jakby skrót? Dobra. Myślę, że tutaj jedyna droga do góry. O kurde, dwóch. Co, i dwóch idzie? Och, nie udało mi się nawet kulki posłać. Jeden drugiego zasłania. Dobrze, że mamy tam dalej życie, więc... Myślałem, że ten mnie nie zauważy, nie? Miałem inny plan. No chodź tu, chodź. Skopa. Kurde. No, skubaniec. Nie da się tak łatwo. Dobra, weźmy sobie może jedno życie. Naprawdę jedno potrzebuję. I to pewnie będzie klucz do tych drzwi, tak? Ok. Temu może poślemy kulkę. Jeśli ona dosięgnie go tam. Super. Tutaj widzę, słuchajcie, mamy kolejną celę. Będziemy musieli tutaj dostać się jakimś kluczem pewnie. Dobra, nie mam nic, widzę. Zanim się to naładuje, to też tak mija wieczność. No patrzcie, nie mogę go... Skubać. Okej. Czyli któryś na dole pewnie ma klucz, co? A ile was tam jest? Raz, dwa, dwóch na pewno. Fajnie by było zwabić jednego. Tylko tak, ten tutaj się widzę, patrzy w tą stronę. Dobra. Tak też jest dobrze. Nie zdążyłem. Kurde, co ty taki mocny? No, ani razu go nie dziabnąłem. Dobra, teraz. No chodź tu, chodź. Jeszcze raz. Jeszcze z dwa razy i będzie. No kurde, patrzcie. Zatrzyma się i... Dobra. Mamy spokój. Zejdę na... O, tutaj też jest sieć. Dobra, to zabierzmy to. Temu poślemy kulkę. Żeby mieć spokój. I on pewnie da nam kluczyk, co? Dobra, da nam kluczyk. Teraz pytanie, do której celi? Bo tutaj coś jest też. Dobra, czyli pewnie tamten w celi na górze ma klucz do tej celi na dole. I to tak.
Oj, twórcy gry się postarali, co? Tutaj. Ta woda mnie tu przegłusza, więc może nie będę za dużo mówił. No niewiele mu zostało. Dobra, i mamy klucz, to jest pewnie klucz ten do celi na dole. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ile już gram. Chciałbym dojść chociaż do tego rycerza Gału. Może mi się uda. Mam na razie 3 życia. Dobra, tutaj co? Też? Aha, też, dobra. Ale też jest życie. O, widzicie? Tutaj może nie ma rycerza, ale jest miecz Gału. Kurde, jeszcze z raz. Dobra. Zabieramy jego miecz. Pięknie. Teraz tak, tutaj trzeba uważać, bo chyba pojawili się przeciwnicy, co? Czy nie? Mam jakiś klucz i mam miecz. Tylko teraz pytanie. Tutaj na pewno nie. Po co mam ten klucz? Dobra, już wiem. Teraz by trzeba było sobie tutaj zwabić jednego i drugiego. A, dwóch was tutaj. Dobra, to jednemu poślemy kulkę. Jesteśmy, słuchajcie, już na dobrej drodze. A to dlatego, że mamy tutaj miecz naszego Gału. Więc już jest dobrze. Ten się zaciął i łatwiej mi jest go dziabnąć. I tu mamy jeszcze tego, którego nie lubię, tak? Czy nie? Czy niewolnik? Ale was tam kuźde jest jeszcze dużo. Tam mamy życie. Dobra, poślę mu kulkę. Może nie pełną, ale zawsze to coś. Przyjdziesz tu? Idzie. Okej. Tu mamy tylko życie? Tak, życie. Znaczy tylko. Aż. Jak coś, to zaraz tutaj weźmiemy i się wrócimy. Ale najważniejsze jest, żeby wyczyścić tutaj górę. Skubaniec. Myślałem, że go wezmę. Z zaskoczenia, a tu nic. Dobra, ładnie. A temu możemy posłać kulkę. Nie wiem właśnie, ile jeszcze zostało, gdzie ten Gał jest. Wiem, że będziemy musieli się wydostać. To nie jest tu? Super, słuchajcie, udało mi się. Dotarliśmy do Gału. I oczywiście w następnym odcinku będziemy nim sterować, bo musimy się teraz wydostać z tych lochów. Za dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.